Cześć, witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu miesiąca. Tym razem porozmawiamy sobie o książkach, które udało mi się przeczytać w listopadzie. A w listopadzie czytałam dosyć różnorodnie. Przede wszystkim listopad to jest non-fiction November, tak więc miesiąc, w którym czytamy literaturę faktu. I mnie udało się przeczytać bodajże 3 książki z tego gatunku, ale mam tutaj też literaturę młodzieżową i jeszcze coś trochę innego. Także jak widzicie, jest taki trochę miszmasz gatunków, więc mam nadzieję, że będzie interesująco również. Poza tym w listopadzie przeczytałam 7 książek, także naprawdę nieźle, jak na moje możliwości ostatnich miesięcy. Był to taki miesiąc, w którym naprawdę fantastycznie mi się czytało i mam nadzieję, że grudzień pod tym względem będzie taki sam, bo miałam taką chęć na książki, że po prostu non-stop brałam coś nowego i non-stop coś czytałam. Także mam nadzieję, że tak będzie dalej. Żeby już nie przedłużać, to zacznijmy od króciutkiej książeczki, którą przeczytałam jakoś na początku listopada, a była to najnowsza książka Hanny Krall, czyli Synapsy Marii H. Książka, która na Legimi ma bodajże niespełna 100 stron, ale to jest tak pełna emocji książka, tak pięknie napisana. Hanna Krall jest dla mnie mistrzynią pisania w sposób lakoniczny, ale jednocześnie bardzo piękny, bardzo wzruszający. No jest to fantastyczna pisarka, fantastyczna reportażystka. Synapsy Marii H., czyli jej najnowsza książka i jak później przeczytałam w jakimś jej wywiadzie, chyba gdzieś na Onecie, autorka powiedziała, że jest to jej ostatnia książka w życiu napisana również, że nie planuje więcej książek, co mnie strasznie zasmuciło, ponieważ to jest naprawdę ogromna strata, że nie będziemy już mogli poznawać historii napisanych właśnie jej piórem. No a na razie nie chcę się na tym skupiać, ponieważ mam jeszcze do skończenia cały ten ogromny tom, nie wiem czy wchodzi w kadr, czy macie szansę go zobaczyć, zbioru wszystkich jej reportaży, także na razie mam to czytać i na pewno będę, bo jestem zachwycona. Natomiast jeżeli chodzi o Synapsy Marii H., to są takie króciutkie historie o pamiętaniu. Z tego co czytałam, to autorka całą tę książkę, wywiady do tej książki przeprowadziła telefonicznie, ponieważ jej bohaterka, czyli właśnie tytułowa Maria, mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w samej książce Marie są dwie. Maria mieszkająca w Stanach Zjednoczonych oraz Maria, matka jej męża. Tak więc mamy dwie Marie, historię dwóch kobiet. Jedna historia to historia Holokaustu, historia II wojny światowej, historia getta, historia Umschlagplatzu. Natomiast druga historia to historia Solidarności, historia więzienia politycznego, historia emigracji do Stanów Zjednoczonych, historia o tym, jak to jest wychowywać autystycznego syna. I chociaż obie bohaterki żyją obecnie w Stanach Zjednoczonych, prowadzą zupełnie inne życie, to ta przeszłość gdzieś tam zawsze do nich wraca. Wraca nieproszona, wraca niechciana, ale jednak jest i nie da się o niej zapomnieć. I właśnie o tej przeszłości w dużej mierze opowiadają Hannie Krall. Tytułowe synapsy łączą właśnie tę przeszłość z teraźniejszością, pokazują jak ta przeszłość wpływa obecnie na bohaterki, jak im się żyje z tym brzemieniem, którego doświadczyły kiedyś. Same te historie są takie krótkie, przerywane, trochę wyrwane z kontekstu, natomiast one w całości tworzą taką mozaikę pamięci, taki zlepek właśnie wspomnień, które gdzieś tam składają się na pewną całość, która bardzo wzrusza, bardzo przejmuje. Tak jak już wspomniałam, jest przepięknie napisana, po prostu te teksty można chłonąć i się zachwycać każdym dosłownie słowem. Zdecydowanie jest to coś, co zapada w pamięć i chyba właśnie o tym przede wszystkim jest ta książka, o pamiętaniu, o tym, że te wspomnienia gdzieś w nas są i że nie możemy o nich zapomnieć, bo one składają się na nas, na to, kim obecnie jesteśmy. Tak więc Synapsy Marii H. to jest fantastyczna książka, króciutka, ale naprawdę piękna, także bardzo Wam ją gorąco polecam. Ja jestem zakochana. To jest dopiero drugi reportaż Hanny Krall, który ja w swoim życiu przeczytałam. No i ja wiem, że to jest zdecydowanie mój klimat, coś, co ja bardzo polubię, pokocham wręcz, bo właściwie już to zrobiłam, także nie mogę się doczekać na kolejne teksty Hanny Krall. Teraz zupełnie zmieniając temat, wejdźmy w literaturę młodzieżową, a mam tutaj 3 książki, ponieważ jest to trylogia, całą tę trylogię przeczytałam właśnie w listopadzie. A mówię tutaj o trylogii czasu Kerstin Gier, czyli o książkach, które były bardzo popularne, no wydaje mi się, że tak z 10 lat temu, tak myślę, że około mniej więcej tego czasu ta trylogia była niezwykle popularna i ona się troszeczkę zestarzała faktycznie. Widać, że dzisiaj książek dla młodzieży nie pisze się już w ten sposób, pisze się je troszkę inaczej. Natomiast ja się naprawdę przegenialnie bawiłam na tych książkach. Rzadko mi się zdarza, żeby właśnie przeczytać całą serię, jakby jeden tom po drugim. Natomiast tutaj tak właśnie zrobiłam, bo po prostu tak bardzo mi się to podobało, że chciałam czytać więcej i więcej. To są książki, które opowiadają o podróżach w czasie. I mamy tutaj główną bohaterkę Gwendolyn, która żyje w takiej rodzinie, która skrywa tajemnicę właśnie podróży w czasie. I u niej w rodzinie przekazywany jest taki gen, który właśnie umożliwia te podróże w czasie, ponieważ nie każdy może tego dokonać. Trzeba urodzić się w odpowiednim czasie, w czasie, o którym mówi pewna stara przepowiednia. No i właśnie wszystko wskazuje na to, że to kuzynka Gwendolyn urodziła się odpowiedniego dnia, że to ona jest nosicielką tego genu i ona od dziecka przygotowywana jest do swojej roli właśnie, do roli podróży w czasie, ponieważ ci podróżnicy w czasie mają swój cel.
ale o tym może nie będę mówić. Natomiast okazuje się, że nieznane były pewne fakty i właśnie te fakty zaważyły na tym, że to Gwendolyn, nasza główna bohaterka, odziedziczyła ten gen i to ona przeskakuje pewnego dnia w czasie, zupełnie niekontrolowanie, ponieważ nie była do tego przygotowywana, nie ma pojęcia jak się zachować, nie wie co robić, no i musi po prostu nadrobić te zaległości, które jej kuzynka zdobywała od wielu, wielu lat. Ona musi to nadrobić bardzo szybko. No i mamy tutaj właśnie przygody Gwendolyn oraz Gideona, czyli jakby drugą osobę z tego pokolenia, która posiada ten gen podróży w czasie. Aby uniknąć takich niekontrolowanych przeskoków w czasie, Gwendolyn musi poddawać się chyba codziennie, raz dziennie elapsji, czyli takiemu kontrolowanemu przeskokowi w czasie. Ona idzie wtedy do takiej siedziby głównej tych strażników czasu i tam za pomocą takiego urządzenia, które nazywa się chronografem, przeskakuje w czasie, spędza w jakiejś tam konkretnej epoce na przykład 2-3 godziny i później wraca i dzięki temu nie zdarzają mi się takie niespodziewane, niechciane przypadki podróży w czasie. Ja tę serię pokochałam za to, jaki ona ma klimat, to znaczy właśnie te podróże w czasie. To, że mamy tutaj takie tajne stowarzyszenie, które coś tam kombinuje, mamy przepowiednię. Przepowiednia, która mówi coś o każdym z tych właśnie podróżników w czasie. Mamy dużo historii właśnie dzięki tym podróżom. To wszystko to są tak bardzo moje klimaty, że ja w tej serii się zakochałam. Jest to coś, przy czym naprawdę świetnie spędziłam czas. I ja nie wiem, czy to jest seria, która spodoba się młodzieży dzisiaj, ponieważ tak jak mówię, wydaje mi się, że te książki się odrobinę zestarzały. Natomiast ja nie jestem już targetem tej serii i być może właśnie dlatego, że nie jestem już młodzieżą, to te książki tak bardzo mi się spodobały i tak bardzo się przy nich bawiłam i mogłam jakby docenić ich urok. Często słyszę zarzuty, że tutaj jest bardzo wyeksponowany wątek romantyczny i wiele osób narzeka, że główna bohaterka jest z tego powodu bardzo irytująca. Ja się z tym trochę nie zgadzam, to znaczy według mnie w pierwszej części, czyli w Czerwieni Rubinu, tego wątku romantycznego praktycznie w ogóle nie ma. On gdzieś tam na końcu dopiero zostaje tam zasygnalizowany. Także w pierwszej części w ogóle tego nie ma. W drugiej faktycznie on się pojawia, natomiast on nie był dla mnie jakiś irytujący. Nie wydaje mi się, żeby Gwendolyn była jakąś taką bardzo irytującą postacią. Według mnie raczej zachowuje się jak typowa zakochana nastolatka. Ona ma 16 lat, więc no myślę, że jej zachowania są zupełnie normalne. Jakby zupełnie mnie to nie przeszkadzało mi to w żaden sposób. Ale właśnie być może wynika to z tego, że jestem już starsza. Może jeżeli jakiś rówieśnik Gwendolyn będzie czytał tę książkę, to znaczy właśnie jakiś 15-16-latek, to uzna, że to jest irytujące zachowanie i nie chciałby na przykład mieć koleżanki czy przyjaciółki, która zachowuje się w taki sposób. Natomiast tak jak mówię, dla mnie z perspektywy już dorosłej osoby to było zupełnie zrozumiałe i jakby w ogóle mi to nie przeszkadzało w tym, żeby się świetnie przy tych książkach bawić. Także ja od siebie Wam trylogię czasu bardzo polecam, natomiast ciężko mi jest się wypowiedzieć, jak spodoba się obecnej młodzieży, ale ja bawiłam się świetnie. Następnie mam dwa reportaże, również przeczytane na Legimi, tak więc tutaj obok wkleję Wam okładki. Natomiast o tych dwóch książkach nie będę się za dużo rozwodzić, ponieważ jest o nich osobny film na moim kanale, więc po prostu Wam go tutaj nad moją głową podlinkuję. Pierwsza z tych książek to jest Polska przydrożna Piotra Mareckiego i od razu zdradzę, że jest to książka, która totalnie nie trafiła w mój gust, zupełnie mi się nie podobała. Jest to książka, taki właściwie dziennik z podróży mężczyzny, który na 2 tygodnie w czerwcu 2019 roku postanowił wyruszyć w podróż po Polsce, ale właśnie takiej Polsce przydrożnej, to znaczy jeździł takimi drogami, którymi zazwyczaj GPS nie prowadzi, omijał wszelkie autostrady, ekspresówki i tak dalej i jeździł właśnie po takich małych miejscowościach, po wsiach, których właśnie często nie ma w GPS-ie. On korzystał z takiej, wiecie, klasycznej mapy samochodowej, takiej papierowej. No i jeździł po tych wsiach i to właściwie tyle. Nic z tego według mnie nie wynikło, nie płynie z tego żaden wniosek. On po prostu opisuje to, co widzi, natomiast te jego opisy zwykle ograniczają się do tego, że na przykład mówi, że tam stał sklep, 3 metry dalej był jakiś tam, nie wiem, kościół czy coś, czy kapliczka, tam był czyjś dom i to właściwie tyle. On za bardzo jakby nie jest zainteresowany rozmowami z tymi ludźmi, których spotyka. To wszystko jest raczej w formie takich obrazów, on bardziej pokazuje to, co widzi i to później też przedstawione jest w formie zdjęć, ponieważ autor na bieżąco robił zdjęcia i publikował je na swoim Instagramie. No i właściwie tyle, jakby nic z tego kompletnie nie wyniosłam, ani mnie to nie bawiło, ani nie skłoniło do żadnych refleksji, ani nie sprowokowało do jakiegoś, wiecie, zderzenia swojej wersji, swojej wizji polskiej, takiej przydrożnej. No zupełnie jakby nic mi to nie dało i dużo osób ma taką samą opinię, bo czytałam później opinię na Lubimy Czytać tej książki i ona ma właśnie bardzo niskie opinie i większość ludzi myśli tak jak ja. Natomiast są ludzie, którym ta książka się podoba. Tę książkę właśnie po tym, jak ja ją przeczytałam, przeczytała siostra mojego narzeczonego i jej ta książka się na przykład bardzo podobała. Ona znalazła w niej rzeczy, których ja nie potrafiłam znaleźć. Także, no jak widzicie, po prostu ile ludzi, tyle opinii. To bardzo fajnie pokazuje, że każdy z książek wynosi coś innego i to, że jedna książka się komuś nie podoba, nie znaczy, że nie spodoba się też innej osobie. Druga książka, o której również mówię w tym filmie, ponieważ to są książki, które się łączą w pewien sposób tematycznie, to znaczy one opowiadają obie o wsi w Polsce. To jest
jest książka A co byście myślały, której autorki podróżują właśnie po polskich wsiach i one podróżują w celu takim, aby z tymi swoimi bohaterkami porozmawiać, ponieważ jest to książka o kobietach przede wszystkim, o kobietach mieszkających na wsi, czyli taka perspektywa, której często nie widzimy, szczególnie jeżeli pochodzimy z miast, całe życie mieszkamy w mieście. I ta książka podobała mi się zdecydowanie bardziej, ponieważ ja lubię taką formę reportażu, kiedy autorzy tego reportażu oddają głos swoim bohaterom, jakby oni w to nie ingerują, gdzieś tam może tylko zadają pytania, nakierowują na jakieś konkretne rzeczy, natomiast to właśnie bohaterowie opowiadają swoje historie, te historie nie są oceniane w żaden sposób, ta ocena jakby jest pozostawiona też czytelnikowi w pewnym sensie i to właśnie jest taka forma reportażu, to znaczy tutaj całkowicie autorki są na drugim planie, a to bohaterki i ich książki są najważniejsze. Jeżeli chcecie posłuchać więcej o obu tych książkach, to odsyłam Was do filmu, o którym wspomniałam. Natomiast teraz ja przejdę już do ostatniej książki, najgorszej zdecydowanie książki, jaką czytałam w listopadzie i być może jednej z najgorszych, a właściwie na pewno jednej z najgorszych, jakie czytałam w całym swoim życiu. Pięknie tę książkę zapowiedziałam, naprawdę, ale jest to książka Była arabską stewardesą Martina Margielewskiego. I z tego co widziałam, to ten autor napisał wiele książek w podobnym klimacie, to znaczy na przykład Słynne modelki z Dubaju, to jest jego dzieło. I w ogóle mam wrażenie, że autor ma jakiś wielki problem z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i w ogóle z kulturą arabską. W bardzo negatywny sposób ją przedstawia w swoich książkach, bardzo stereotypowy, bardzo krzywdzący, szczególnie, no wiecie, my w Polsce mamy i tak bardzo wiele uprzedzeń w stosunku do muzułmanów, do islamu, do kultury arabskiej. Natomiast właśnie takie książki tylko jeszcze to pogłębiają. I jak ja zajrzałam również na Lubimy Czytać i widziałam tę książkę, to ona ma fantastyczne oceny. Ludzie po prostu dają jej dziesiątki, dziewiątki, ósemki. I to jest przerażające, ponieważ właśnie takie książki zakorzeniają w nas i utwierdzają nas w tych przekonaniach, stereotypach. Ja tę książkę przeczytałam, ponieważ no, również byłam arabską stewardessą, więc chciałam się odnieść do tej książki, chciałam zweryfikować to, co pisze autor, z tym, czego sama doświadczyłam. No i niestety muszę powiedzieć, że autor po prostu pisze taką kupę bzdur, że no, ja to ledwo skończyłam czytać. Czytałam tylko dlatego, żeby właśnie nagrać ten film i dalej planuję ten film nagrać, natomiast muszą mi opaść trochę emocje, ponieważ ja na tą książkę jestem autentycznie wkurzona, ponieważ uważam, że jest ona okropna, strasznie krzywdząca, a przy tym też niezwykle głupia. Bohaterka jest tak głupia, że to jest niemożliwe w ogóle, żeby taka osoba istniała. To wszystko tutaj jest tak podkoloryzowane, tak przedramatyzowane, żeby właśnie tylko pokazać, jak w tym Dubaju jest źle, jak źle się tam żyje. No nie jest to prawda zupełna. Natomiast jeżeli chodzi o całą książkę, to jest to historia dziewczyny, która rzekomo została arabską stewardesą, wyleciała do Dubaju, pracowała oczywiście w tych samych liniach, w których ja, których nazwa z oczywistych względów została zmieniona w tej książce. No i ona poznała na pokładzie samolotu jakiegoś super bogatego Araba, nie szejka, co warto zauważyć, ponieważ jednak zawsze w takich książkach to jest szejk. Natomiast nie, on był po prostu obrzydliwie bogatym Arabem, no i zaczęła się z nim spotykać, związała się z nim i wyszło na jaw, że on jest jakimś w ogóle psychopatą, że ją nawet nie tyle bije, co po prostu manipuluje, wiecie, gdzieś tam wchodzi do jej umysłu, robi jakieś rzeczy kompletnie niestworzone, w ogóle jak jakieś, nie wiem, FBI by się tego nie powstydziło, wiecie, jakieś znikające wiadomości, jakieś SMS-y nie z tego numeru, jakieś pojawiające się zakrwawione kawałki ubrań gdzieś tam u jej rodziny w Polsce w domu, no kosmos po prostu, autor tutaj popłynął tak, że no to jest tragedia. Natomiast poza tym, jak ta książka jest naiwna, jak po prostu nieprawdziwa, jak przedramatyzowana, to jest tutaj też mnóstwo takich informacji zupełnie nieprawdziwych, typu na przykład, że wiecie, to wszystko jest użyte po to, żeby pokazać, jak tam jest źle. I na przykład jedną z takich rzeczy jest, że na przykład za wwożenie wieprzowiny do Dubaju to można trafić do więzienia. Serio. Wiecie, ile razy ja przywoziłam sobie z domu kiełbasę wiejską albo schab, który mama mi na przykład upiekła? No nie zliczę tego. I to nawet nie chodzi o to, że o, może na przykład mnie nie złapali, akurat nie przejrzeli mojej torby i sobie go wywiozłam, tylko po prostu w samym Dubaju bez problemu w sklepach można dostać wieprzowinę. Oczywiście ona będzie odgrodzona, będzie zasłonięta przed muzułmanami, ponieważ jak wszyscy wiemy, muzułmanie po prostu nie jedzą wieprzowiny. No i to będzie odgrodzone, będą wydzielone specjalne strefy w sklepie, natomiast ona tam jest i to w ogóle jest żaden problem, żeby ją zdobyć. Bardzo popularny jest na przykład polski sokołów. Bardzo dużo jest produktów, kabanosy, jakieś tam salami i tak dalej, właśnie sokołowa. Także to, że nie można wwozić wieprzowiny do Dubaju, to jest kompletna bzdura. Inną taką bzdurą jest tutaj opisana taka sytuacja, kiedy nasza bohaterka opisuje, jak to przeżyła straszną sytuację na pokładzie samolotu, na locie, na którym w ogóle nie ma alkoholu. To był lot do Arabii Saudyjskiej i autorka tutaj pisze, że właśnie na takich suchych lotach, gdzie na przykład w krajach panuje prohibicja, najwięcej pasażerów pije alkohol, najbardziej są pijani i tak dalej. No nie, na lotach do Arabii Saudyjskiej w ogóle nie ma nawet barku załadowanego przez catering do samolotu, ponieważ mamy absolutny, totalny zakaz alkoholu właśnie na lotach do Arabii Saudyjskiej. Tego alkoholu w ogóle nie mamy na pokładzie. On jest po prostu nieładowany, bary stoją puste.
Więc mówienie, że właśnie na tym locie najwięcej ludzi pije, no to jest w ogóle bzdura, bo musieliby sobie sami na bezcłówce ten alkohol kupić. To jest jedyna opcja. Ale my zawsze byliśmy właśnie przed lotami do Arabii Saudyjskiej uczulani, że jeżeli zobaczymy, że ktoś ma własny alkohol, to musimy bezwzględnie go skonfiskować, zabrać butelkę i tak dalej, bo jeżeli później obsługa naziemna w Arabii Saudyjskiej zobaczy gdzieś te butelki, to na linię lotniczą zostanie nałożony ogromny mandat. Także to jest jedna bzdura, ale to nawet nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć o tym, że właśnie a propos tego lotu opowiada, jak to jeden super pijany pasażer podszedł gdzieś tam do drzwi i próbował otworzyć drzwi i że co by się stało, gdyby te drzwi otworzył, dekompresja, katastrofa lotnicza, w ogóle nie wiadomo co. I tak sobie myślę, że kurde dziewczyno, nie wiem czy ty masz pojęcie o tym, że w czasie lotu po prostu niemożliwe jest otworzenie drzwi w samolocie na wyspie, na wysokości przelotowej, ponieważ różnica ciśnień jest tak ogromna, że no to jest fizycznie niemożliwe. Trzeba by było mieć jakąś naprawdę nadludzką siłę, żeby to zrobić. Więc nie wiem, jaka katastrofa lotnicza miałaby się wydarzyć w tym momencie. Natomiast no widzicie, to wszystko jest zrobione tak, żeby po prostu pokazać jaki to jest straszny dramat. Straszna jest ta książka, naprawdę jest bardzo szkodliwa uważam. Bardzo krzywdząca, bardzo taka pogłębiająca stereotypy i po prostu nieprawdziwa, a z tego co widzę po opiniach, no to niestety właśnie ludzie w to wierzą. Jeżeli lubicie takie książki, bo wiem, że sporo osób lubi książki tego typu, to fajnie, czytajcie sobie te książki, natomiast weryfikujcie te informacje, traktujcie je jako czystą rozrywkę, nie bierzcie tego jako źródła informacji na temat arabskiej kultury, no bo to tak nie wygląda. Także dla rozrywki jak najbardziej, jeżeli lubicie, to czemu nie? Ale no to nie jest zdecydowanie rzetelne źródło informacji na temat życia w takich krajach. Więc taki mały apel do Was. Po prostu bierzcie takie książki zdecydowanie z przymrużeniem oka. I to by było na tyle. Jak widzicie, tutaj do pokazania mam tylko te 4 książki. Były jeszcze 3 inne, o których wspomniałam. Tak wyglądał mój listopad. Jestem z niego naprawdę zadowolona, ponieważ, tak jak mówię, bardzo dobrze mi się czytało. Miałam ciągle chęć na czytanie. Dajcie koniecznie znać, co Wam udało się przeczytać w listopadzie. Być może trafiły się tam jeszcze jakieś książki, które załapią się do Waszej topki 2020 roku, która zbliża się już wielkimi krokami. Ja jak zwykle bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w następnym. Cześć!